Witajcie, myszki, z tej strony Trehol w pierwszym odcinku z Harry 4 na adaptacji Great War Redux jako Carstwo Bułgarii. Tak, rozpoczynam kolejną serię z Great War Redux i jak zwykle muszę najpierw zrobić kilka podejść do tej serii, żeby wreszcie ją nagrać poprawnie. Nie wiem dlaczego, ale to jest jeden z tych modów, gdzie strasznie specyficzne są uwarunkowania i czasami trzeba po prostu jak najszybciej coś zrobić i w ogóle i jest coś takiego, że dają mało czasu, żeby ogarnąć wszystko. I to jest ta sama rozgrywka jak przy Imperium Osmańskim, gdzie kompletnie musisz wiedzieć, co robić kolejnego, żeby zrobić to, co chcesz. Więc w skrócie, tutaj to jest propozycja widza, więc jeżeli macie własną propozycję, to piszcie w komentarzach, jeżeli chodzi o serię. Propozycja widza, żeby dojść do tego punktu. I wydawało mi się, że to jest w miarę proste do tego momentu. W tym momencie gra nie jest przystosowana chyba do tego, co zostało pozmieniane. I po prostu dostałem softlocka, więc nie było to zbyt miłe. Ale możemy zaczynać. Pierwsza rzecz, która muszę pamiętać, żeby jak najszybciej trzeba porobić w tej serii, to jak najszybciej tutaj pójść. Wiem, że oczywiście może to spowodować, że wiecie, że to dosyć szybko powstanie, ale tak naprawdę w sumie póki my będziemy w tej wojnie, tak naprawdę nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, ponieważ póki my będziemy w tej wojnie, to my jesteśmy w stanie w miarę ogarnąć to. Tylko najważniejsze jest to, żeby po prostu był moment, kiedy no Turcja odeśle swoje dywizje, więc my będziemy bardziej czekać na moment, kiedy Turcy sobie pójdą. To będzie fajny moment, nie powiem od razu, bo to jest fajny moment. I my po prostu w tym momencie spróbujemy tutaj zaatakować, bo jak są, to będzie to trochę długa wojna, a my w sumie w głównej mierze czekamy na to, żeby ich dywizje zostały powysyłane w różne skraje tego świata. A żeby to zostało zrobione, to musimy poczekać. O, i to jesteśmy my. Tak, jesteśmy pierwszym monarchą, który właśnie leciał samolotem. Ciekawe, nie powiem. Więc w głównej mierze to, co ja będę po prostu chciał osiągnąć, to jak na razie zdobyć jak najszybciej jakieś ulepszenia do dywizji. Tutaj to jest jedno z tych rzeczy, które na pewno się nam przydadzą, ale powiem tak, jeżeli chodzi o rozpoczęcie wojny, to my rozpoczynamy ją przez decyzję, więc to nie jest tak, że my będziemy aż tak długo czekać na to, bo to tak naprawdę to jest, polega na tym, że my jak tam decyzję dobywamy, to już w sumie możemy poczekać. Możemy czekać do odpowiedniego momentu, ale w międzyczasie po prostu ogarniamy sobie te wszystkie rzeczy. Więc jeżeli chodzi o to, jak będę chciał to osiągnąć, to jednym z rzeczy, które na pewno będę chciał porobić, to jest jak najszybciej dostanie na pewno gościa, który dam bonus. I tak. Chodzi o to, że jeżeli tutaj będziemy historyczną ścieżką, to tak naprawdę zdobędziemy wszystko, co powinniśmy zdobyć. Więc nie powinniśmy się aż tak bardzo martwić o to. A w międzyczasie po prostu będziemy robić resztę. To jest coś takiego, że naprawdę ta seria to nie jest według mnie aż tak... Jak to powiedzieć? Nie jesteśmy w stanie porobić aż tak dużo, jakbym chciał, ale na pewno nie będzie nudno, bo będą wojny. Tylko że te wojny to będzie coś takiego, że będziemy próbować jak najbardziej wykorzystywać to, żeby nasi przeciwnicy jednak nie byli na przykład na granicy, ponieważ to nie jest dobre rozwiązanie, kiedy będziemy mieli ciągle gości przy granicy. A u nas w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy mieli w miarę otwarty front. Ale jak już tutaj sobie ogarniamy, to sobie weźmy Scavengera. Oczywiście Fortress Buster. Wydaje mi się, że to może być nawet dobre, ponieważ tutaj lubią dawać te wszystkie rzeczy związane z tym. Ok, więc możemy rozpocząć reformę wojskową. Wojskową, Jezu, gospodarczą. Tak, to jest na szczęście taki, to jest jeden z takich fajniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o to, bo jak będziemy mieć wojnę, to my zdobędziemy kontrolę nad tym. No i w sumie, wiecie, i to będzie, to nam się odblokuje. No i tutaj już się zakończyło, stworzyliśmy frakcję, no jesteśmy szczęśliwi. Możemy rozpocząć wojnę, ale jak sami widzicie, AI ewidentnie coś jest tak trochę pod nas robione. Bo tak sobie odeszło ładnie. Nie powiem, przepięknie odeszło, przepięknie. Ale my w sumie na razie porobimy tutaj szybko ulepszenia. No już mamy w miarę dobrych gości, jeżeli chodzi o ekwipunek. Mamy 77%, trochę nam brakuje karabinów. Nie możemy dać do tego gościa. Nie możemy już dać pod atak. Sygnał. Okej. Dobra, jeżeli to znaczy, że już możemy zrobić to, to my po pierwsze zrobimy kilka tam celów takich, które nam dadzą pewne bonusy do wojny, więc tak bypassujemy, no i możemy zdobyć sobie ten bonusik. Tak naprawdę są dwa bonusiki, które bardzo fajnie byłoby je mieć. Na nasze nieszczęście mamy małą produkcję czegokolwiek. Ok, Grecy dołączają, bardzo fajnie. My w międzyczasie możemy sobie pozdobywać tutaj gości. No i tak, no i po tym jak to zakończymy, to zapewne będziemy już opowiadać wojnę. No, tak naprawdę ja bym w głównej mierze poczekał trochę jednak, żeby sobie trochę podbudować, ale jeżeli nie jest aż tak źle. Jest Kreta? Tak, Kreta. A to zapewne się połączy. To ja mam taki problem, ponieważ z jednej strony chciałbym zaatakować, ale z drugiej strony aż tak bardzo nie. Bo wiem, że Osmanowie na pewno nie są w ogóle jakokolwiek, cokolwiek, co są silni. Oni naprawdę są słabi. Ale ja nie mam wystarczająco dywizji, żeby tutaj tych wszystkich Osmanów zaciągnąć. A na pewno by się przydało, żebyśmy tak ustawili ten front. Ponieważ to, co się zajmą się nasi sojusznicy. Ale resztę to my już musimy sami zająć się. Ok, więc wydaje mi się, że w takim razie już tutaj możemy rozpocząć wojnę. Tak, to jest bardzo szybka wojna bałkańska. Nigdy wcześniej nie widziana w ogóle. No i w głównej mierze to, co chcę osiągnąć teraz, to jest po prostu zaskoczenie w sumie słabej armii. Słabej armii osmańskiej. Jak sami widzicie, tutaj włączyła sobie umiejętność. W sumie to, co możemy po prostu poczekać, to poczekać sobie, żeby to zeszło i tyle. Więc jak zejdzie jej umiejętność, to możemy się przełączyć i czekamy sobie na tego gościa z artylerią. Okej, no to w takim razie rozpoczynamy. I wiem, to jest dosyć szybkie, ale jak sami zobaczycie, to nie będzie na tyle szybkie, żeby nam się udało w miarę tutaj ogarnąć. Dobra. Tutaj wszystko idzie. Dobra, weźmy sobie tego gościa od artylerii. I zaczynamy. Więc jak sami widzicie, to jest w miarę szybko można to ogarnąć, tylko musimy tutaj jeszcze szybciej się tym pozajmować. Okej. Maroko coś tam się zaczęło dziać. Dobra, weźmy sobie tą prowincję. Oni mają takie strasznie dziwne prowincje. Nie będziemy nic dawać Serbii. Serbia jest bardzo, ale to bardzo denerwującym sojusznikiem, więc jej nic nie będziemy dawać. Okej. Więc wydaje się nam tutaj, dostajemy jeszcze bonusik, który powinniśmy dostać trochę wcześniej, ale dali nam go teraz. No, zawsze kiedyś. No i teraz tylko zostaje nam tutaj ta wielka wojna. Oto. Matupikchu zostało zdobyte. Zdobądźmy sobie te bonusiki. No, bardzo szybko się nam nabija. Ostatnio chciałem mantynistów porobić, myślałem, że będą w miarę, ale później okazało się, że nie, bo nie da się... Mało co można ich tak naprawdę ulepszać. Okej, widzę, że trzymam większość armii tutaj osmańskiej, ale jak mówiłem, oni nie są w miarę dobrzy w tym, więc nie sądzę, żeby stawiali w miarę nam jakiś opór. No, będą na pewno się bronić na tym, ale poradzimy sobie z nimi. Nie z takimi się patrzy. No. Póki co sobie tutaj robię gospodarkę, bo będę chciał sobie trochę napić w międzyczasie moje braki. Ciebie to raczej nie potrzebujemy, ciebie też nie potrzebujemy. Z jednej strony to mi się podoba, z drugiej strony raczej nie. Dobra, weźmiemy ciebie. Nie ma nikogo lepszego. Dobra, możemy już w sumie... Albo poczekam sobie na jakiś bonusik do tych. No, chętnie bym wziął jakiś bonusik. Dobra. O nie. Rosyjski premier umarł. Co my zrobimy? Okej, wygląda na to, że w miarę dużo dywizji ustawiliśmy tutaj i dosłownie przez to, że my tutaj przyjęliśmy, to Włosi w sekundę przyjęli tutaj ten region, więc nie powiem, źle się z tym czułem, że Włochom właśnie dałem darmową Libię. No ale mówi się, szkoda. Okej, coś możemy tutaj porobić? Nie. Okej, więc jakieś ulepszenia. No i powoli tutaj się rozwijamy. Co to nam da? No tutaj w miarę nam naprawi ekonomię. No nie jest ona najlepszej klasy, ale już niedługo. Czy jesteśmy w stanie już wejść na większą? Tak, jesteśmy w stanie. Aby nam wojna się szybko nie zakończyła, bo nie chcę tego tracić. Ale na pewno doktrynki fajnie, że nam wchodzą. W międzyczasie możemy też tutaj inne rzeczy ponabijać. No jak sami widzicie, jeżeli dosłownie nie będziemy atakować tej prowincji, co i oczywiście będzie ją uwielbiało atakować, to będziemy w stanie w miarę sobie poradzić. Okej. O, fajnie, że to był moment, kiedy mi się pies odpalił. Tak, iż czeka na najgorszą rzecz na świecie. Małe dziecko. Wiem, że to zabrzmiało dziwnie, ale dosłownie To jest coś takiego, że czasami te dzieci chodzą i naprawdę denerwują, ponieważ zaczepiają obcego psa i to jest takie dziwne, że zaczepiasz obcego psa, że może już go nie znać i takie dlaczego to robisz? Przecież to trochę takie dziwne. Ok, nie mogłem przejść na More Economy, ale mogłem przejść na Partial Economy, to od razu zrobię. No i w międzyczasie też możemy to porobić. Co też spowoduje to, że jesteśmy w drodze do po prostu już ulepszenia swojej gospodarki na maksa. No i myślałem, że się uda nam tutaj trochę ich okrążyć, ale widzę, że nie. Okej. Wy możecie pójść na ten front, dlatego że nie jesteście tam potrzebni. Wy macie normalny atak. No tutaj będą to bronić, ale wiadomo, że jak tędy przejdziemy, to będzie to dla nas w miarę. Nie potrzebujemy. Od was sprzętu bardzo chętnie. Granat. Zobaczymy, czy coś w międzyczasie nie można robić. No tutaj samolot, ale mówiłem, żeby najpierw wziąć. Co tutaj możemy robić? Warbący. Najpierw to ja bym chciał o tutaj właśnie, żeby dostać do airshipa. Airship? To nie airship. Ja chciałbym do normalnego aircrafta, ale widzę, że nie ma. Więc chyba będę musiał normalnie wziąć. Okej. Zwiększenie. Tutaj jeszcze jedna militarka. No, jesteśmy prawie pod Konstantynopolem. Nie powiem, fajnie było go mieć, ale raczej mało prawdopodobne. Okej, jak to wygląda z tym? No, powoli zajmujemy. Okej. No tutaj już nic nie mamy, dobra. To w takim razie podajemy do przodu. No tutaj wracają te dywizje szybko, więc żeby ich się pozbyć, to nie będzie aż tak łatwo. Na szczęście na tym generale nabijamy w miarę dobre staty. Okej, nowa dywizja. Bardzo chętnie. No i możemy już zakończyć naszą industrializację. No nie będziemy my w pełni, ale będziemy już w miarę. Okej, to zostawmy sobie na samolot. To się na pewno nam przyda. Przydelny. Normalnie to ja bym zaczął od myśliwca, tylko że jest taki problem, że myśliwiec tak szczerze mówiąc to nasz tak bardzo nam nie odda, więc najpierw bombowce wyprodukujemy. No nie, imperator, cesarz nie żyje, tak smutno. Okej. To możemy odpalić w każdym momencie. I teraz to ja bym sobie chciał zdobyć o to 5% populacji. Nie powiem, brzmi smakowicie. Ok, jak to wygląda? Co się stało, że już nie idzie? Czy oni jakieś trynki wzięli, że teraz mi nie idzie? Macie tutaj jakiś fort? Nie macie. To jest to, że grecka mniejszość. Warbący. O Jezu, ale im się władcy zmieniają. Już jest ich trzeci władca. Okej, przybywajcie tutaj. Dobra, coś tutaj nie mamy zbytnio. Dobra, możemy to sobie zrobić w międzyczasie. No nie powiem, powracające te dywizje naprawdę są denerwujące. Ale my tutaj też mamy swoje dywizje. Karabinów też naprodukowaliśmy w miarę. Ten samolot to taki... nie powiem mech. No ale też, jak sami widzicie, zacząłem budowę fabryk militarnych, więc w miarę sobie radzimy. Okej. Powiem tak, jeżeli chodzi o koniec tej wojny, wojna się kończy dosłownie, kiedy Osmanowie już chcą, to ja nic nie mogę zrobić. Ja mogę po prostu tutaj stać, atakować i tyle, i nic więcej. No, jak sami widzicie, jak to wygląda. W ogóle nie tracimy manpower, tracimy w głównej mierze sprzęt. Nic chyba w ogóle, tak jak patrzę, to się nic nie traci. Tam powoli nam wysyłają sprzęt. No i teraz takie dosyć długie badania będziemy mieli, więc już na pewien czas mamy zapełnione to. No teraz trochę będą kosztować te doktrynki. Teraz jest pytanie, już tutaj tak dobrze nam nie idzie. No wysłali trochę tutaj tych dywizji. Przydałoby się te bombowce, ale może trochę minąć. Dobra, szczerze to ja bym sobie już w to szedł, więc zacznę to robić. Okej, o nie, król Grecji został zabity. Tak, bo właśnie ma coś takiego, że czytałem kiedyś o tym, ciekawa historia, że facet lubił spacerować i wtedy jeden z gości, który był niezadowolony z życia, tak szczerze, i zobaczył właśnie króla, to po prostu zabił go. To nie było coś takiego, że to był jakiś taki zaplanowany, czy coś takiego, po prostu był trochę zdenerwowany na życie, no ale później go w więzieniu zakatowali, więc, że tak powiem, była jakaś sprawiedliwość. Okej, koniec wojny. Jak sami widzieliście, była znakomita wojna, powiem, uwielbiam. No i teraz możemy to zrobić. I jest coś takiego. Możemy pójść w to... I ja od razu mówię. Jest duże prawdopodobieństwo, że to się nie uda. Ale możemy pójść w to. I wtedy nadal byśmy mogli tutaj porobić to. Ale od razu mówię. Zobaczę, co się da. Od razu mówię. Zrobiłem to jak najszybciej, jak można. Więc... szybciej się nie dało. Nasi sojusznicy, przeciwnicy też tak, nie powiem, już się trochę podbudowali. Więc jak to pójdzie, zobaczymy. Póki co to tyle z tego pierwszego odcinka. Widzimy się w kolejnych. To jest z wami Trehol. No to cześć!